Witamy serdecznie w hali przy Grunwaldzkiej. Polski Cukier Siden Toruń kontra Mosir Krosno. W zasadzie dwie drużyny z dwóch różnych biegunów. No i efektownie za plecy Tomasz Lipiński. 12 do 7. Wręcz seriami rzucać trójki. No to będzie, kto wie, czy nie komplet. W ataku, w obronie. Bardzo ładna akcja. Jarecki, Kwiatkowski, dwa punkty i może być akcja 2 plus 1 na niespełna 3 minuty do końca. Siden prowadzi z Mosirem Krosno 14-7. A teraz Jacek Jarecki efektownie 74-57. Na 5 minut i 6 sekund do końca. Była już przewaga 20-punktowa, najwyższa. W tej chwili jest to 17 punktów. No i w zasadzie po tej akcji feta na trybunach popularnego spożywczaka. Odpoczynek, przerwa dla drużyny gości. Czyja zbiórka i znowu Jacek Jarecki. I tym razem może bez efektownego wsadu do kosza, ale pewne punkty. 76-59. A więc Siden, chociaż nawet całą trójkę, właśnie ta wspomniana już Piotr Pluta, Kamil Kamecki i Piotr i Mariusz Piotrkowski, odpowiednio 15, 17 i 17 punktów. Teraz już mamy sytuację jasną niemal. No, czy Przemek Lewandowski rzuci do kosza? Rzucił. Do 3 razy sztuka. Są punkty. 12 na koncie Przemka Lewandowskiego i 81-65. Rozpoczęły się ostatnie 2 minuty. Zespół dokładnie Delikatesy Centrum PBS Bank Mosir Krosno. Taka jest pełna nazwa drużyny. Bardzo długa. No i spod kosza też może nie było tak, jak powinno, ale na szczęście asekurował sytuację Dawid Przybyszewski. 83-67 i ostatnia minuta tego spotkania. Po takim niepotrzebnym podaniu gdzieś nie wiadomo gdzie. Tutaj o tablicę na koniec Dawid Przybyszewski. 83-70, czyli w ostatniej kwarcie 21 punktów Mosir Krosno zdobył. No na razie no bardzo dobrze, no nie będę ukrywał, gdy są zwycięstwa, zawsze to fajnie się gra. Chciałem podziękować w imieniu całej drużyny, szczególnie dla kibiców, bo naprawdę czujemy ich wsparcie na każdym meczu. Kontuzja drobna, pewien ból jakiś trzeba przeżyć, przeczekać i dokładnie, no, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.